Jestem Mateusz. A ja jestem Justyna. A tak naprawdę to nie. Będziemy dla Was prowadzić nowy program, który miałby na celu przybliżenie naszych postaci, uczniów i absolwentów pod względem pasji i zainteresowań. Zapraszamy! Witam wszystkich oglądających i miło mi, że tutaj jesteście. Mam na imię Artur Mikulski, jestem absolwentem drugiego ELO imienia Jana Kasprowicza w Kutnie. Aktualnie studiuję fizjoterapię, jestem na trzecim roku, ale nie o tym, bo głównie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pasjach, a mam pewną taką pasję i tą pasją jest pewien instrument. Jest to ten instrument, ale żeby za dużo tutaj nie mówić, to może Wam coś pokażę, o co chodzi. Więc tak to wygląda, ale jeżeli chcielibyście poznać mnie bliżej, to zapraszam Was do wywiadu, w którym wystąpię. Więc co? Mam nadzieję, że będziecie. Więc do usłyszenia i piątka! Cześć! W dzisiejszym odcinku gościmy u nas Artura Mikulskiego. Jestem absolwentem studiów fizjoterapii i chodziłem na profil biologiczno-chemiczny. Okej, może nam opowiesz o tym, co robisz w wolnym czasie, bo widzimy tutaj mały rekwizyt. Nie no, jak najbardziej. To jest moja największa pasja albo hobby, jak zwać, tak zwać. Mój ulubiony instrument, czyli gitara elektryczna, aczkolwiek ja też na klasycznej. No powiem tak, swoją przygodę z tym całym instrumentem zacząłem z 5 lat temu, przed pierwszą karendą. Bo miałem z kolegą, założyliśmy sobie, że stworzymy jakiś utwór, a raczej zagramy dany utwór, bo to stworzenie to jeszcze taka droga, i zagramy utwór na harendzie, żeby pokazać się, co potrafimy. No problem był taki, że mój kolega grał od roku, a ja nie gram nigdy. Więc zostały 3 tygodnie do harendy, więc Artur postanowił, że nauczy się w końcu grać na tej gitarze, bo zawsze moja pasja była, a kupię perkusję, no tylko że ta perkusja to niestety kosztuje potężne pieniądze. Więc mówię, zacznę od czegoś, że tak powiem, tańszego. No i zacząłem od gitary i rzeczywiście zaczęło to wychodzić. No i nauczyliśmy się, pamiętam, pierwszego utworu. To był Careless Whisper George'a Michaela. No i zagraliśmy na harendzie, poprzebierali różne takie lata 80, 90. Wyszło to naprawdę fajnie. No i zauważyłem, że coraz lepiej mi zaczęło to wychodzić. No i z roku na rok wchodziłem na następne harendy, z harendy na harendę. I muszę przyznać, że ten progres, jeżeli chodzi o gitarę, umiejętności, jeżeli chodzi o słuch, w ogóle o całą muzykę, to jest, może nie nazwę go, że jest u mnie na wysokim poziomie, aczkolwiek no, myślę, że jest naprawdę dobry. No i aktualnie próbuję coś tam tworzyć, jakieś tam swoje, nie wiem, utwory, zamysły utworu, bo wiadomo, żeby napisać cały utwór, to jeszcze jest długa droga, wokale i tak dalej, ale już zaczynam coś tworzyć, jakieś tam zamysły tych swoich utworów mam, więc naprawdę no spełniam się w tym, co robię i w sumie chcę tą muzyką darzyć innych ludzi, nie? Bo jak zobaczyłem na harendzie, że ludzie mi tam no, wiwatują, klaszczą, więc no musiało im się to podobać, więc naprawdę jestem zadowolony z tego, że odkryłem to swoje hobby i się w tym całym spełniam, nie? A jeżeli chodzi jeszcze o inne jakieś tam zainteresowania, no to na przykład strzelanie, lubię sobie, no ogólnie strzelectwo, czy tam ASG, czyli Airsoft Gun, czy jakieś wiatrówki, więc to też naprawdę też moja pasja, bo też zauważyłem, że mój brat ogólnie mnie w to wciągnął na początku, zanim sobie kupiłem, no i tam strzelałem, ale nie miałem o tym pojęcia, później mnie wujek, że tak powiem, mój trochę wprowadził w to całe strzelectwo, no i okazało się, że cala to ja mam, jak na ten, więc jeżeli chodzi o strzelectwo, to też naprawdę jest fajna sprawa, jeżeli, nie wiem, nie masz co robić w domu, to jakiś las albo coś, bo da się w lesie strzelać, tylko trzeba mieć kulokwyt, pamiętajcie. więc da się to fajnie wszystko ogarnąć, no i sobie fajnie spędzić na przykład weekend z kimś, tak? Tylko oczywiście bezpiecznie. Super. Kurde, naprawdę dużo masz tych zajawek. Wspomniałeś coś o harendzie, w sumie dużo wspomniałeś. Mógłbyś nam opowiedzieć, w ilu harendach brałeś udział? I jak wspominasz to wydarzenie, czy oceniasz ten kasprowiczowski przegląd talentów jako coś fajnego, coś innego w porównaniu do innych liceów? Że ogólnie mogę powiedzieć, że jak usłyszałem ogólnie o tej harendzie, to miałem taką
o kurde, można się pokazać przed ludźmi, pokazać, nie wiem, no, to co no, dany człowiek potrafi zrobić. No ja nauczyłem się prosto grać na gitarze i muszę przyznać, że naprawdę jest to świetna inicjatywa, jeżeli chodzi o promocję szkoły, no bo jeżeli na przykład jest jakiś, no nie wiem, ktoś świetnie recytuje wiersze, czy ktoś świetnie maluje, ktoś świetnie gra na gitarze, śpiewa ogólnie, jest jakimś artystą i chce to pokazać, to niech to pokazuje, bo w tym właśnie, tak jak w moim wypadku, ja rozwinąłem to swoje hobby. Więc jak najbardziej harendę za to bardzo szanuję, no bo może dać ludziom po prostu progres dalej w życiu, jeżeli dalej będzie chciał to robić. Wiadomo, mogą być, może być jakiś hejt, że może się komuś to nie spodobać, ale najważniejsze, żeby tego nie zatracić, tylko dalej ciągle iść, bo da się naprawdę wszystkiego nauczyć. Więc jeżeli chodzi o harendę, to jest naprawdę świetna inicjatywa dla młodych ludzi, żeby pokazać się komuś i zobaczyć, czy w ogóle jest się w czymś dobry. A jeżeli chodzi, w ilu harendach występowałem, no to mogę powiedzieć, że w czterech, bo w 2016 właśnie wszedłem do tej szkoły, no i z roku na rok próbowałem czegoś nowego, czyli na początku zagrać coś, później zagrać coś mocniejszego, jak ktoś zna Motorhead, to może ktoś nawet trafi na ten filmik. I później na trzeciej zagraliśmy bodajże Nieboskłon i wtedy jeszcze śpiewałem, więc próbowałem coś robić ze swoim wokalem. No a w czwartym to już w ogóle po prostu taki jako absolwent wystąpiłem dla ludzi bez żadnych nagród, bez niczego, tylko żeby mi się pokazać i tak dalej. Co dla mnie było też naprawdę fantastyczne, no bo znowu zagrałem przed kimś, któremu się ta muzyka podobała, więc super. Więc jeżeli chodzi o harendę, to świetna inicjatywa i zostańcie przy tym, bo no to naprawdę świetnie promuje szkołę. Moim zdaniem oczywiście. Okej, okay, super. Myślę, że nieraz jeszcze Cię tam zobaczymy. Mamy nadzieję chociaż. Ja też mam. I jak mówiłeś, że występowałeś na harendzie, to czy tylko grałeś, czy też może śpiewałeś? Może jakieś jeszcze inne talenty pokazywałeś? Wiesz co, jeżeli chodzi o harendę, to głównie grałem na gitarze, bo w tym jestem, że tak powiem, z tych swoich wszystkich hobby najlepszy. Bo jeżeli chodzi o śpiewanie, to ja uważam, że kaleczę tym głosem i tak dalej, no nie nadaje się. Aczkolwiek jak zauważyłem, że na przykład w domu sobie pogrywałem i tak dalej, no to tata oczywiście, czy ta mama mówi, dobrze ci to wychodzi, więc to spróbuj, tylko się po prostu podszkół, nie? Okej, okay, a powiesz nam może, czy sam się uczyłeś grać, czy chodziłeś na jakieś lekcje? Jeżeli chodzi o granie, no to ja jestem typowym samoukiem. No mogę oczywiście, bo jeżeli chodzi o lekcje gitary, typu, nie wiem, iść do gościa, który się na tym świetnie zna, albo do szkoły muzycznej, nie brałem tego w ogóle pod uwagę, chciałem się sam tego nauczyć. Oczywiście dostawałem tam podpowiedzi od mojego brata, na przykład jak coś tam źle, załóżmy, zrobiłem, no to mi powiedział, nie, tak nie możesz, musisz to podszkolić. Więc ja jestem takim typowym samoukiem i no, gram jak gram, więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o samouka, to jest naprawdę wielki progres, no aczkolwiek no, w szkole muzycznej bym pewnie tam teorią całą muzyki bym pewnie... Myślę, że tam teorią mógłbyś być trochę przytłoczony w szkole muzycznej, a jeśli sam potrafisz się nauczyć, no to myślę, że super inicjatywa z Twojej strony. Artur, jesteś naszym absolwentem, opowiedz nam coś o wspomnieniach związanych z naszą szkołą. No to tak, jeżeli chodzi ogólnie o te 3 lata, to na pewno bardzo dobrze wspominam, że tak powiem, akcję, kiedy uczestniczyłem w Radiowęźle, bo ciągle chyba prowadzicie nawet to. Tak. Właśnie. Wtedy z kumplem podjęliśmy taką inicjatywę, że dawaj, my trochę się znamy w tej muzyce, pójdziemy do Radiowęzła, będziemy puszczać ludziom muzykę taką, jaką będą chcieli. No i udało się tam dotrzeć, więc... No i ogólnie zaczęliśmy puszczać ludziom muzykę i co było fajne wtedy, to rzeczywiście ludzie zaczęli dobrze bawić się na korytarzach. No wiadomo, są tylko 10-minutowe czy tam 20, no głównie puszczaliśmy na 20. No i na początku pytaliśmy się ogólnie ludzi, co by chcieli usłyszeć, no na początku naszej klasy, wiadomo. Później ogólnie była stworzona ta cała taka skrzyneczka, gdzie można było wrzucać. No i niektórzy ludzie tam wrzucali, aczkolwiek no musieliśmy też wrzucać piosenki, które zupełnie nie nadawały się do szkoły, wiadomo o co chodzi. Więc puszczaliśmy jakieś ABBA, czy to może jakieś trochę rocka, AC/DC, no różne kawałki, naprawdę, od popu do rocka, do bluesa, wszystko co się dało, tak żeby ludzie po prostu świetnie się bawili na tych korytarzach. No ale znowu wrócę do tego jak zawsze, bo jest do czego wracać, no to ta harenda mnie zmieniła, jeżeli chodzi o gust muzyczny jak najbardziej i o pewność siebie. No bo rzeczywiście wystąpienie nawet przed 2 osobami, czy tam w tym wypadku na harendzie nawet 100 czy 50 osobami, więc jest to pewne wyzwanie dla człowieka, który nigdy no, nie pokazywał się ludziom i tylko na przykład w swoim zaciszu grał, więc to mnie trochę zmieniło i poczułem się przez tą szkołę bardziej pewny, no i pewniejszy też w rozmowie, więc
Tak, bardzo widać, dobrze. Że w rozmowie jesteś pewny. Tak? Dokładnie, tak. Dziękuję bardzo. Więc tak jak mówię, no naprawdę pewność siebie podskoczyła naprawdę wysoko i w sumie dziękuję za to też w tej szkole, no bo nie wiadomo, jakbym nie spróbował tej harendy, to pewnie nadal byłbym cichym chłopcem, który nie mógłby się nawet odezwać, a tak to jestem tu i jestem taki, jaki jestem. Tak, wiadomo, najtrudniej jest zacząć. Ważne, że się udało i kurde, rób to, co robisz. I to, co kochasz robić. Może chciałbyś na koniec kogoś pozdrowić, o kimś wspomnieć jeszcze może z twoich kolegów z czasów szkolnych, czy o nauczycielach? No to na pewno pozdrowię swojego przyjaciela Michała Lewandowskiego, z którym zaczęliśmy pierwszą harendę. Później się troszkę rozstaliśmy w takim sensie, że on właśnie chciał zagrać z kimś innym, ale i tak graliśmy na tej harendzie, więc dziękuję mu za to, że daliśmy czad na tej pierwszej harendzie, no i byliśmy takimi muzykantami i ogólnie to, co robiliśmy dla ludzi, tak jak mówiłem z całym tym radiowęzłem. No ogólnie też bym pozdrowił na pewno całą swoją klasę. Może ktoś będzie to oglądał, więc pozdrówki dla was wszystkich. No i dziękuję nauczycielom, że głównie pani Rybczyńskiej, która też mi dała dużo pewności siebie. Jeżeli chodzi o maturę, tak, no bo musiała naprawdę, że tak powiem, kuć żelazo, póki gorące, żebym potrafił się tak wypowiadać, jak teraz się wypowiadam, więc naprawdę bardzo dziękuję, ale dziękuję też wszystkim nauczycielom, którzy mnie uczyli, no bo też dali mi dużo, że tak powiem, perspektyw na dalsze swoje życie, tak, jak to wygląda, więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Super. Dziękujemy ci bardzo za udzielenie nam wywiadu, za tą ciekawą rozmowę. Tak, i było super, zapraszamy częściej do nas. Dokładnie i zaraz usłyszycie, co potrafi Artur. Mam nadzieję, że będzie się podobać. W dzisiejszym odcinku gościem u nas Artura Mikulskiego, który jest absolwentem tej szkoły. Chodziłem do... Ogólnie bazuję na całej tej anatomii. Nie, jeszcze raz. O, no. Ja już to widziałam, to nie wyjdzie. Bo zapomniałem twojego imienia. Andrzej. Ale ja to już ciebie cały czas mówię, że zapominam. Co komu mówię? A kto będzie? Arek. Tak, albo, Arek na ciebie albo mówię. Albo jak Artur ma na imię? Ostatnio tak zrobiłam do Filipa. 3, 4. Artur, co zrobiłeś, tak? Właśnie, no co tak mówię? Dobra, nie wróćcie. Okej, no bo jak się tak spojrzycie, mówię, kurde, no co tu się dzieje? Nie wiem, jak patrzę, czekam na pytanie. Tak. Okej.